Witam wszystkich. Dzisiaj nietypowo na warsztacie nie ma sprzętu, jest paczka. Paczka z Amazona. Mój pierwszy zakup w Amazonie. Także przetrenowałem nowe źródełko. Zobaczmy co tam jest. Cóż to jest? Otóż jest to suszarka do filamentu. Fix Dry. Zobaczymy, jak będzie się spisywać. Wcześniej taki krótki gdzieś tam wstawkę w filmiku podawałem, jak wpływa suszenie filamentu i pokazywałem, jak zrobiłem suszarkę do filamentu z suszarki do grzybów. No ale przyszedł czas, żeby w końcu kupić coś oryginalnego. Tamta dosyć dobrze się spisuje, ale tutaj chodziło mi o to, żeby z tej suszarki można było filament pobierać w trakcie, jak jest suszony, a nie najpierw suszyć, a później zakładać, później znów suszyć i tak na zmianę. To może być włączone równolegle z drukarką. Drukarka sobie z tego będzie pobierała i dalej jakby będzie drukować. Czyli nie będę musiał tych dwóch procesów rozdzielać, tracić czasu, kombinować, przekładać, tylko po prostu to sobie będzie działać równolegle z drukarką. Tak to się prezentuje. Słuchajcie, nie będę tutaj za bardzo robił jakichś tam opowieści o tym i tak dalej. Na internecie, na YouTubie można sobie znaleźć wiele tam jakichś takich unboxingów i tak dalej, recenzji. Chciałem wam tylko pokazać, jak to fajnie wygląda. To już od razu wskazuje wilgotność wewnątrz. Także fajnie, bo to jest chyba na bateryjkę. Tutaj mamy potencjometr od 45 do 70 stopni. No, zrobimy mały teścik. Włożę termometr do wewnątrz i zobaczymy, czy z pomiarem wilgotności i zobaczymy, czy będzie pokrywało to się z tym odczytem z tego wyświetlacza. Oj. Chciałem przytrzymać, a tutaj się zsunęła gałeczka. O, trzyma się. Tak dosyć lekko wchodzi. No dobrze. Produkt nie jest najdroższy, więc nie ma co wybrzydzać. Wewnątrz puste, na dole roleczki, żeby szpula się obracała. Rurka Bowdena, żeby właśnie podać z tej lub z tej strony. To jest też fajnie, prawa, lewa strona. Prosto do drukarki. Tak też to zamierzam uczynić. Jak to wszystko podłączę, zmontuję, tutaj wciśniemy rurkę. Przez tą rurkę dalej będzie sobie szło do drukary gdzieś tam obok. Tak to wygląda. Widać, że już się zmieniły. Wskazania było chyba 45, jak otworzyłem. Teraz już jest 47. Czyli wskaźnik działa. Dobrze, nie będę zanudzał. Zamontuję, pokażę, jak to działa. Może najpierw zrobię parę wydruków, żeby później pokazać wam, czy to zdaje egzamin. Wykonanie bardzo fajne, chociaż pewnie wszystko będzie, każdą palcówkę i każdy kurz widać. No ale słuchajcie, 156 zł. Nie ma co wybrzydzać. No, jeszcze sprzętu nie włączyłem, a zobaczcie, napotkałem już pierwszy problem. Są takie szpule, które się tutaj nie zmieszczą, tak? One są ciutkę wyższe. Mniej więcej o tyle. I niestety musiałem ręcznie przewinąć
cały filament tutaj, no jest tak przewinięty jak jest, wiem, kurczę, powinien być równo, ale już nie mam siły i pomysłu, jak to tutaj sobie usprawnić, natomiast no, nie jest jakiś tam problem, na pewno nie jest poplątany, bo sam to przewijałem, także no, ale jest już pierwsza uwaga, to po prostu nie będzie to pasować do tych szerszych szpul, nie wiem czemu ona jest szersza i nietypowa, ale mam takie dwie na przykład i no, kwestia przewinięcia. No więc tak wcale nie jest tak, że mam tylko te dwie takie szpule. Zrobiłem rozeznanie i powiem wam, że w zasadzie no, prawie połowa moich szpul ma szerokość 80 mm, a do suszarki wchodzi tylko 70 mm, więc no, to jest super ważny argument, żebyście podjęli decyzję, czy taką suszarkę kupić, czy nie. Pomijając to, że niektóre szpule nie wchodzą do tej suszarki, to tutaj są efekty. Na dole to nie trudno się domyśleć, to jest filament wysuszony, a u góry, co ciekawe, też wysuszony, ale w suszarce do grzybów. Tak jak już wspominałem, ta suszarka do grzybów zdaje egzamin, i filament ładnie wysycha, tylko w momencie jak go wyciągniecie, założycie na drukarkę i drukujecie na przykład 2-3 godziny, to on po 3 godzinach raz, że już potrafi naciągać trochę wilgoci, a dwa, że jakby pierwsza warstwa tego filamentu już jest zużyta i przechodzicie do warstw głębszych, które nie doschnęły. A tutaj w momencie kiedy pobieracie filament z suszarki, to on na bieżąco cały czas jest suszony, poza tym idzie przez rurkę Bowdena i w zasadzie nie ma gdzie złapać wilgoci. Także zobaczcie sami, ja uważam, że suszarka absolutnie niezbędny gadżet do druku 3D, nawet może nie gadżet, tylko urządzenie, bo gadżet to taka trochę rzecz niepotrzebna. No i prawie bym zapomniał, miałem zrobić pomiar temperatury i wilgotności. No powiem wam, że temperatura średnio rzecz biorąc pokazywana jest, czy nastawiana jest dosyć dokładnie. Oczywiście jak mierzyłem w miejscu, gdzie jest nawiewane powietrze gorące, no to była wyższa. Natomiast po przeciwnej stronie szpuli była kilka stopni niższa. Średnio rzecz biorąc można by powiedzieć, że ta temperatura jest ok, ale trzeba mieć tą świadomość, że nawiew jest z jednej strony. Generalnie to były różnice plus 3-4, minus 3-4 stopnie, ale średnia była właściwie zgodna z nastawami. Natomiast wilgotność pokazywana jest bardzo dokładnie. To tyle o tej suszarce. Zaglądajcie na mój kanał, wkrótce do mnie dotrze następna. Większa, też i dużo droższa. Będziecie mogli sobie porównać, która bardziej będzie wam pasować. Do zobaczenia.